Witam moi drodzy, pewnie jak możecie zauważyć, na Monster Planet mamy już tak naprawdę zimę. Jest tutaj dużo śniegu, kalendarz adwentowy i w ogóle. I z tej okazji, że zbliżają się bardzo szybkim krokiem święta, to postanowiłam wam zrobić takie małe rozdanie. Na moim koncie o nazwie Kwasdok z rybonukleinowy mam naprawdę dosyć sporo unikatów, których w sumie nie potrzebuję. Oczywiście chodzi mi o jakieś buty i dodatki, ewentualnie może jakaś sukienka, więc chciałabym się trochę tego pozbyć i porozdawać to, czego kompletnie nie potrzebuję. Nie wiem, czy to będą jakieś buty ołówkowe, może jakieś, nie wiem, skrzydełka anielskie, czy coś w tym stylu. Po prostu chcę się tego wszystkiego pozbyć, więc na dole w komentarzu możecie pisać swoje niki i to, nie wiem, jedyny chyba taki odcinek w tym roku, który robię w ogóle z jakimkolwiek rozdaniem. Więc jeśli chcecie coś zgarnąć, to możecie napisać swój nick w komentarzu. Ja wybiorę sobie kilka osób i po prostu zrobię wam taki mały prezent ode mnie na święta. A wy możecie zrobić prezent na święta również mi, bo chciałabym na moim Twitchu osiągnąć 300 obserwujących i tak sobie pomyślałam, że w sumie jak będę miała 300 tych followów, to zrobię jakiegoś live'a. Pewnie nie zrobię, ale w sumie to bym chciała. Może mi się w końcu uda zrobić jakiegoś live'a, bo no, ja rzadko robię live'y. Wszystkie potrzebne linki oczywiście macie w opisie i teraz może przejdziemy sobie do tego superowego odcinka, bo jakiś czas temu Paweł, mój znajomy, wysłał mi jakiegoś mega starego screena to i to jest taki super screen, o mój Boże. Robiłam odcinek z topki z 2011 roku i to był chyba ranking z maja? A teraz mam chyba ranking nawet, nie wiem, z kwietnia, coś takiego. I uwaga, tam tratam! Tadam. Oto jest i on. Albo może to jest nawet marzec? Nie mam pojęcia. W każdym razie dzisiaj będziemy się posługiwać właśnie tym zdjęciem. I można tutaj zobaczyć, że Ululunia miała wtedy 15 poziom. Nawet nie miała 20. Więc dlatego przypuszczam, że to jest jakiś marzec, kwiecień, coś takiego. To jest chyba najstarsze zdjęcie, jakie w ogóle widziałam. Jeśli macie jakieś inne, to możecie mi napisać o tym w komentarzu, podesłać jakiegoś linka czy coś w tym stylu. Bo ja bym była naprawdę bardzo chętna zrobić taki filmik. Na razie ja to zdjęcie uważam jako najstarsze z rankingu Monster Planet, oczywiście polskiego serwera. A czy jakieś starsze jest, to nie mam pojęcia. Ululunia sprawdzaliśmy sobie w ostatnim odcinku z tej serii i u niej już na pewno absolutnie nic się nie zmieniło. Ten Mern w ogóle, on był drugi w rankingu. Kim jest ten ziomek? Nie wiem. Dalej mamy jakoś Sassy. Nie wiem kto to jest, ale ta osoba miała 12 poziom, więc możemy sobie zobaczyć, czy jej konto w ogóle istnieje, bo jestem bardzo ciekawa. A, przydałoby się to schować w ogóle. Sassy chyba już tak naprawdę nie ma. No cóż, niestety jej nie ma. Co to jest w ogóle? Co to są za kolczyki? Co jest? Nazywam się Martyna. Nie no, ja muszę to sobie zobaczyć. Co to są za kolczyki? Jest coś takiego w grze? Przepraszam bardzo. Nie przypominam sobie absolutnie, żeby było coś takiego. Nie wiem, pierwszy raz to widzę na oczy. Jestem mega zdziwiona. Skoro Sassy nie ma, to może ta wersja 13, chociaż my chyba sprawdzaliśmy jej konto na ostatnim filmie. No i w sumie tutaj nie ma żadnego takiego konta, więc następną osobą jest Wikta 9933. O, i proszę państwa, mamy Wiktę. Wcześniej ona miała 11 poziom, a teraz ma poziom 25, więc bardzo fajnie. W ogóle ma bardzo ładną twarz, moim zdaniem. Taki vibe roku 2013, ale naprawdę te usta w ogóle są takie ładne. Członek od stycznia 2011. Może zobaczymy sobie, czy ma coś w biografii, chociaż... O, jednak ma, dobra. Kolor włosów czarny, fajnie. W sumie chciałabym mieć czarne włosy. Hej, robię porządki w Znaj, ponieważ większość nie ogląda mi filmów lub nie gra w MSP. Pamiętam, że nawet były takie osoby na Monster Planet, które pisały w statusach, że nikt im nie pomaga, nikt nie ogląda im filmów i że przestają w tę grę grać. I ja miałam takie, okej, spoko. Nie wiem, dlaczego mi się to przypomniało. Mam jeszcze dużo usuwania wszystkich, więc mam prośbę. Usuńcie mnie sami. Ja też tak pisałam. Sami mnie usuńcie ze znajomych. Please, błagam. 1000 znajomych. Lagi. Kto mnie nie usunie, tego sama usunę już. Nigdy nie przyjmę. A jeśli nie usuniesz, to jak usunę już wszystkich gdzieś tak wieczorkiem, to prawdopodobnie przyjmę. Jezu, czytając to trochę mi się odkleiło, bo nie wiem, dziwnie to jest tak napisane. Zobaczmy sobie tutaj. 158 dni VIP-a. W ogóle czy ona...
wydała 11 diamentów, dobrze. Jezu, ile ja wydałam diamentów? 9 tysięcy. Muszę przestać grać w tę grę. I lista życzeń, oczywiście w liście życzeń nie ma kompletnie nic. Czy ma jakieś projekty? Nie ma projektów. Księga gości jest pusta. O, ma nawet zdjęcia! Nie spodziewałam się, że będzie miała jakieś zdjęcia. No chyba jakieś zdjęcie ze Snapa. Bardzo ładne kreski w ogóle. I tutaj kolejne zdjęcie, ślicznie. Jakieś filmy modnisia. No tutaj słabe są te wyświetlenia w sumie. Znaczy nie aż takie duże. Tu jest jedynie 52 wyświetlenia. Ja się tak zastanawiam, jak osoby, nie wiem, z roku 2011 czy któregoś tam, jak oni tak szybko wbijali te levele. Ja pamiętam, jak miałam 8 poziom i uważałam, że to jest mega duży poziom i naprawdę wbijanie tego poziomu trwało latami. Dopóki nie podwyższyli tych leveli, to mi trochę ułatwiło wszystko. Blog. Hejka, chciałabym was zaprosić na mojego bloga. Usuńcie spację i w ogóle. Nazwa tamto lumpeksy, później .blogspot i później .com. Bo nie da się inaczej. Więc zapraszam was na mojego bloga, wchodźcie, komentujcie i obserwujcie. Dzięki za wejścia. Ten blog w ogóle istnieje, w sumie można to sprawdzić. Niestety jak wpisałam sobie tą nazwę w wyszukiwarkę, to jest tutaj napisane, że blog został usunięty. Bardzo mi przykro, bardzo chciałabym zobaczyć tego bloga. Co mamy tutaj dalej? Coś ciekawego. Kanał na YouTube. Nice. To jest mój pierwszy filmik na Ity. Jeśli wam się spodobał, wpiszcie w YouTube, co robią debile w wolnym czasie. I wyświetli wam się mój kanał oraz reszta moich filmików. Dawajcie lajki, komentujcie i subskrybujcie. Dziękuję. Nie no, po prostu super nazwa filmu. Ale to chyba nie jest Movistar Planet w ogóle, tylko z jakiegoś realnego życia czy coś takiego. Jednak tego filmiku tak naprawdę chyba już nie znajdziemy, bo no to było bardzo dawno temu. Co robią debile w szkole? Jezu, czemu ona takie w tytuły ustawia? Filmiki na YouTube. Hej, tu nasz kolejny filmik. Spodobał ci się? Daj Loviti, prześlij znajomym. To wiele dla nas znaczy. Zobacz poprzednie artbook, to dowiesz się więcej na ten temat. KC. Nasz kanał na YouTube to Kicie Laluny. O Boże, nie no, ja muszę sprawdzić, czy ten kanał w ogóle istnieje. O, jest tu jakiś kanał, ale w sumie na nim nic nawet nie ma. 17 maja 2013, wow, więc to musiał być ten kanał, ale oczywiście filmy na tym kanale są ukryte i no, niestety ich nie zobaczymy. Dobra, tutaj chyba już nie będzie więcej nic ciekawego. Luki, nie artbooki, co ja gadam. Ostatni look został zrobiony pod koniec roku 2013 i myślę, że teraz wejdziemy sobie na Discorda, aby dokładnie zobaczyć, kiedy to konto logowało się po raz ostatni. Bot mnie tutaj pokazuje, że ostatnio logowała się w roku 2016, a dokładnie na początku roku 2016. I myślę, że no chyba raczej już nie wejdzie na to konto. Kolejną osobą z naszej topki jest Klaudia, która wtedy miała 11 poziom, a teraz nie wiem, który ma poziom, zaraz to sprawdzimy. Teraz Klaudia ma 28 poziom, więc nie jest aż tak źle. Te fioletowe włosy kojarzą mi się z MWP. Czy MWP żyje w ogóle jeszcze? Chyba nie. Znaczy, żyje, ale nie w internecie. Dobra, co ona ma na tym profilu? Jestem Klaudia. Ulubiony zwierzak panda, fotografia, rysowanie, ulubiona gwiazda Johnny Depp, o mój Boże, idol. No i w sumie nie ma tutaj zbyt wielu informacji na jej temat. VIP-a miała na 206 dni, fajnie. I też wydała w sumie niewiele diaksów. Co dalej na jej profilu? Jest jakiś projekt, minimalizm. Tu nic nie ma w ogóle. Księga gości pusta, oczywiście zdjęcia. O, jest jakieś zdjęcie. Wow, fajne, fajna kurtka w ogóle. Gdzie masz łeb? Boże, jakie piszą. Ale spokojnie, ja potrafię pisać dwa razy gorzej. Tutaj mamy jakieś filmy i o, nawet sporo wyświetleń. Nie no, niezłe wyświetlenia, naprawdę. Fajne. Fajnie, że tak dużo wyświetleń miała na filmach. O, tutaj nawet 900 jest. Ej, naprawdę, ona robiła te filmy. Fajnie, naprawdę super. Dalej, co to mamy? Depresja. O nie. I tło się zepsuło. Depresja. Okazywana może być różnie. Nie rozumiem, co jest tutaj napisane. Dzielnica śmierci i bólu. No, słuchajcie, ja jestem przerażona. Wychodzę stąd. Wakacje, konkursy, pusto. No, widać właśnie. Casting. Czemu to zrobiłaś? Oglądajcie casting. Wow, super casting. Nora, tutaj nic już więcej nie ma. Luki. O, ostatni look został zrobiony w roku 2016 i na święta. Fajnie, bardzo fajnie. A ostatnio wchodziła ona na początku roku 2019, więc pewnie nie wchodzi regularnie, ale zdarza jej się po prostu wejść na tę grę. I
kolejną osobą, już ostatnią, jest Olivier1111. Nie wiem, czy my w ogóle patrzyliśmy jego konto wcześniej, na poprzednim odcinku? I chyba tak, więc nie będziemy tego konta już sprawdzać, bo no nie ma go przecież. I myślę, że to chyba byłoby na tyle z tego filmiku. Naprawdę, jeżeli macie jeszcze jakiegoś starszego screena, na którym w ogóle są jakieś kompletnie inne osoby, to prosiłabym, żebyście mi go wysłali. Możecie też zaproponować w komentarzu coś innego, na przykład, nie wiem, przeglądanie profili, nie wiem skąd, z Pinteresta czy coś w tym stylu. Oczywiście, jeśli macie jakiś pomysł, ja chętnie przyjmę. No i w sumie to tyle, więc no, bye bye!